Grzegorz w tym roku w wakacje przyjechał na 3 turnusy drabiny jakubowej pod rząd. Niby zdarza się to wolontariuszom. Też robi na mnie zawsze ogromne wrażenie. Czasami mówię, że to nie jest najlepszy pomysł, bo to ogromny wysiłek. 3 turnusy rekolekcyjne, opieka nad niepełnosprawnymi, wyczerpujący wolontariat. Ale Grzegorz sam nie jest do końca sprawny. Widziałem w ciągu tych wakacyjnych miesięcy chwilę, kiedy cierpiał, kiedy ciężko mu było chodzić, kiedy wszystko go bolało, kiedy był chory. I 3 turnusy on jednak cierpliwie, wytrwale starał się wykonywać swój wolontariat dla osób niepełnosprawnych, dla dużo bardziej chorych i cierpiących od niego. I z uśmiechem na twarzy mówił mi: tak, ja właśnie to chcę w życiu robić. W zeszłym roku w wakacje poznałem taką wolontariuszkę, która, żeby przyjechać na wolontariat, wzięła urlop z pracy. No nie ona jedna, jedyna. To się powtarza wielokrotnie. Wielu wolontariuszy po prostu swój wolny czas wykorzystuje na to, żeby się zmęczyć, wysilić i pracować. Oglądałem w czasie tych 10 dni wolontariatu, rekolekcji, jak ona troskliwie zajmuje się swoją niepełnosprawną podopieczną. I moi drodzy, myślałem sobie tak, że właśnie mogła wypocząć. A teraz jest zmęczona, nie wyspała się w nocy. Cały dzień uwaga skupiona na drugim człowieku, to jest duże wyzwanie. Nie zarabia w tym czasie, mogłaby zarabiać sobie pieniądze. Wydała na podróż, na jakieś tam osobiste potrzeby i poświęca się tak bardzo. A potem jeszcze, moi drodzy, pod koniec turnusu, kiedy potrzebowałem sprawdzić coś na koncie bankowym drabiny jakubowej, zorientowałem się, że ona nie tylko, że wzięła urlop, że przyjechała na wolontariat, że nie zarabia niczego, ale jeszcze po prostu zamiast pozwolić, żeby zrobili to rodzice czy jacyś darczyńcy, to ona włączyła się w naszą akcję crowdfundingową i sama zasponsorowała swój pobyt na wolontariacie. To jest tak, że podopieczni płacą tylko za siebie. A ta wolontariuszka, żeby po prostu wesprzeć nie tylko swoją pracą i wolontariatem podopieczną, to jeszcze ufundowała koszt pobytu wolontariusza na turnusie. To samo spojrzenie na cyfry czasami może być chłodne i zimne, ale tym razem opowiada niesamowitą historię serca jakiegoś człowieka bardzo, bardzo dobrego. Rozmawiam z jednym z naszych wolontariuszy w tym roku. Pytam się go: Dawid, ty już któryś rok przyjeżdżasz. Jesteś któryś raz na wolontariacie, nawet w tym roku. Czemu ty przyjeżdżasz? Na początku może był jakiś tam hura optymizm, że tam jestem bohaterem i pomagam. To znowu może później przychodzą już takie bardziej dojrzałe jakieś intencje, czemu ktoś zostaje wolontariuszem. A Dawid mi mówi: no, dla mnie największą nagrodą i radością jest zobaczyć uśmiech na twarzy podopiecznego. I tych uśmiechów chcę, żeby było jak najwięcej. Dlatego w tym roku był na wolontariacie kilka razy. Chcę, drodzy, żebyście wiedzieli, że wolontariuszom Drabiny Jakubowej jestem ogromnie, ogromnie wdzięczny. To są niesamowici ludzie. Znajduję po prostu takie perły. Historie, które opowiadają, ich życie jest przepełnione przedziwnymi sytuacjami. Ludzie, którzy sami cierpią, którzy niejednokrotnie doświadczyli wiele bólu w życiu. Albo tacy, którzy po prostu czują, że chcą zrobić coś dobrego ze swoim życiem. Budzą moją ogromną, ogromną wdzięczność. Bogu niech będą dzięki. Dziękuję Wam wszystkim, drodzy wolontariusze. Chcę Wam powiedzieć, że to jest mój brewiarz. Ja codziennie się z tego modlę. Rano, kiedy odprawiam jucznię, zawsze jest w brewiarzu taka modlitwa księdza Zachariasza. I w tym miejscu w brewiarzu mam włożoną taką kartkę z imionami, nazwiskami. Każdy, kto mnie poprosi o modlitwę, to się może na tej kartce znaleźć. Trafia tutaj do mojego brewiarza. Codziennie rano otaczam go modlitwą, ale wolontariuszy szczególnie. Chcę, żebyście wiedzieli, że z wielką wdzięcznością myślę o Was codziennie. Wiem, że Boże dzieła się dokonują przez Wasze ręce. Bardzo, bardzo Wam dziękuję.